próba. Jedziesz, jedziesz, jedziesz! Najważniejsze to jest cała nasza społeczność. To jest jakby najlepsze, co tworzy i spaja ten klub. Cała ta atmosfera w klubie. Każdy działa na siebie w taki sposób, że wszystko się chce. Jest dużo przygód, można osiągnąć właśnie puchary świata, Europy, różnych sportów. Można w tym zostać tak naprawdę na całe życie. Podoba mi się tutejsza atmosfera. Trafiają się zawsze dobrzy ludzie. Chciałem czegoś lepszego, trafić do najlepszej i jestem bardzo szczęśliwy z tego wyboru. Jesteśmy na taki, tak zżyci, że aż chce się przychodzić na te treningi, grupa sama się motywuje do działania. W tym klubie najlepsza jest atmosfera. Jesteśmy wspaniałą drużyną, jest tu dużo zawodników, ale wszyscy się dogadujemy i to uważam za jedną z najmocniejszych stron tego klubu, że właśnie wspieramy się i jesteśmy razem i tworzymy coś wspaniałego. Uszczyński Klub Sportowy Giosiem Bielany powstał w 1990 roku, czyli ponad już 20 lat temu, przy gimnazjum nr 8. Pierwotnie w klubie były dwie sekcje, sekcja pięcioboju nowoczesnego i sekcja koszykarska. Do tego czasu z tych dwóch sekcji został pięciobój nowoczesny. W międzyczasie doszło kilka dyscyplin, pływanie, biatlon, taekwondo olimpijskie, triatlon, piłka siatkowa. Trenujemy na obiektach dzielnicy Bielany, w Centrum Rekreacji Sportu przy ulicy Lindego, na Konrada. Korzystamy z obiektów aktywnej Warszawy, pływalni inflanckiej. Jeśli chodzi o pięciobój nowoczesny, jest u nas najdłużej w klubie. Korzystamy z ośrodków jeździeckich w okolicach Warszawy. W klubie trenuje blisko 600 zawodników, którzy są w szkoleniu podstawowym i zasadniczym. Całość obsługuje ponad 30 trenerów. Naszą, można powiedzieć, matką, czyli szkołą podstawową numer 263, gdzie kontynuujemy tradycje, które rozpoczął pan Zbyszek Kuciewicz, tworząc klasy sportowe tutaj na Bielanach. Współpracujemy również ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Lindego i podstawową szkołą numer 352 na ulicy Konrada. Ostatnim naszym takim dość, można powiedzieć, spektakularnym wyczynem to jest upracowanie się w ostatnich dwóch latach, 2018-2019, jako Uczniowski Klub Sportowy w dziesiątce najlepszych klubów sportowych w Polsce. Nasi zawodnicy reprezentują nasz kraj, dzielnicę Bielany, na arenach oczywiście międzynarodowych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, zdobywają medale. Mamy wśród naszych zawodników zawodnika, który stanowił rekordy świata juniorów. Zawodnicy trenują na pływalniach inflanckich, na pływalni Konrada, realizują treningi terenowe w Lasku Bielańskim i na drogach wylotowych z Warszawy, jeśli chodzi o rower. Biatlon to jest dyscyplina, która tutaj w Warszawie i w ogóle na nizinach jesteśmy wyjątkowym klubem, który tą dyscyplinę uprawia. Dzięki właśnie bliskości Lasku Bielańskiego ścieżek pieszo-rowerowych, na których możemy realizować nartorolki. Na strzelnicy klubu strzeleckiego realizujemy strzelanie. Oprócz tego na obozach zawodnicy biatlonu realizują narty biegowe. Ze względu na obecne warunki atmosferyczne w Warszawie jest to konkurencja ograniczona. Taekwondo olimpijskie, bazą również jest szkoła nr 263 i tutaj odbywa się pełne szkolenie. Naszą taką dyscypliną satelitarną jest piłka siatkowa, gdzie współpracujemy ze szkołą nr 352 i na ich obiektach trenujemy tą dyscyplinę sportu. To jest najmłodsza nasza dyscyplina, która powstała niedawno. Zapraszam, zaczynamy trening. Witam, chodźcie, zobaczcie, tutaj wam pokażę w międzyczasie
bo tam grupę za chwilę musimy ogarniać i zaraz wszystko pokażemy. Dwa zestawy treningowe dzisiaj dla grupy seniorskiej i dla grupy juniorskiej, która wczoraj zwróciła z zawodów. Jak tutaj już widać, chodźcie dalej ze mną, dwóch zawodników się szykuje do wody, już jest część w wodzie, bo dzisiaj taki trening bardziej indywidualny. Zawodnicy już wiedzą, co mają robić. O, tutaj mamy też jednego z naszych młodszych trenerów, Jakub Smolec, który nam pomaga, jest od młodszych zawodników, ale również wspierasz w SMS-ie. Rozmawia z Xavierem Masiukiem, to jest świeży nasz taki rodzyneczek, mistrz Polski wczorajszy, rekordzista Polski, pobił wczoraj dwa rekordy świata. Na rekordy świata chyba się zapędziłem, to oby. Wkrótce, oby, ale rekord Polski 16-latków na 100 grzbietem. Bardzo dobry czas. Tu też wcześniej mówiłem dwa słowa o Bartku Piszczerowiczu. Nasz też czołowy, topowy zawodnik, uczestnik Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Teraz właśnie będzie miał próbę na platformie tensometrycznej. Tu tyłem, w cieniu pleców, jest Krzysiu Radziszewski. Nie ma o czym mówić, ale może coś wspomnę. Ale może zobaczmy tą próbę najpierw. Bartek przed kamerami może wyciśnie lepszy. Taka presja. I na tym polega właśnie próba na skoku i maszyna już wszystko robi. Ona wcześniej zważy zawodników. Teraz widzimy, Krzysiu rozsuwa plecy, kotara i pokazuje nam się nasz kolejny trener, Marcin Koszuta. Pokaż się, Marcinku. Trener 6 klasy, jak też wspomaga nas w SMS-ie i jest właśnie w sprawach tych komputerowo-pomiarowych. Tutaj on się bardzo dobrze sprawdza i bardzo nam pomaga. Tam widzimy naszych zawodników i zawodniczki, już absolwenci. Krzysiu Radziszewski, też uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów. Bardzo skromny, ale, że tak powiem, mentor też naszego G8, też główny trener G8 Bielany i Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Łukasz Drynkowski. Kornela, grupa do mnie, ta, co była na mistrzostwach, grupa tam przed, to wiedzą, co mają robić, a wy chodźcie do mnie. Wiktor, chodź już. Dobrze, moi kochani, jak się ogólnie, że się troszeczkę poruszali, to robimy sobie po dwa ćwiczenia naszych ćwiczeń, które robiliśmy na mistrzostwach, tak? Czyli się ogarniamy. Co mamy do zrobienia? Wyskok, z pół przysiadu 3 sekundy, skok, rzut o ścianę, ale z wybiegnięciem, nie ma bloku, tylko wybiegam za piłeczką. Gwiazda plojometryczna i slama o ziemię walimy, tak? Nie, tutaj są dwie piłeczki, weź się do piłeczki, Maczku. O, dobra, Sansko, wezmę. Wszystko muszę dawać zawodniczce. Nawet Agata Naskręt, mistrzyni Polski zresztą. Agata generalnie pływa wszystko grzbietem, 50, 100 i 200. Jak również Kraulen. Kacper Stokowski pływa generalnie wszystko oprócz żaby. Bartek Piszczerowicz też pretendent na igrzyska. Głównie Kraul, z tym dowolnym. I 50, 100, 200. Chociaż delfinem pływa też, oczywiście, ale mówię już o tym największym poziomie, gdzie walczymy o kwalifikacje na igrzyska. Jak też również na tych zawodach będą kwalifikacje na Mistrzostwa Europy w Budapeszcie, które miały się też już odbyć. To jest tak, bo teraz mamy generalnie absolwentów i uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zawodników naszego klubu oczywiście, G8 Bielany. I u nas drogę już można zaczynać w ten sposób, że też jest szkoła nasza gdyńskiej, gdzie mamy tam swoje klasy 1-3, już są dzieci i teraz mamy 4-8, czyli generalnie mamy nabór ze swojej szkoły, jak też oczywiście... Pierwsze klasy podstawówki zaczynamy już pływać tu. Tak, ale to jest oczywiście nauka pływania zgodnie z programami i z naszym pomysłem, z wytycznymi pływają. Do trzeciej klasy, po trzeciej klasy egzaminy do czwartej klasy. Później przez te parę lat pływają. Ci, co chcą zostać, mogą kontynuować to w Szkole Mistrzostwa Sportowego lub też, jeśli mają taki poziom pływania, bo to już jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego z internatem, ze wszystkim. Mamy też uczniów z różnych części Polski, nie tylko nasi, więc mamy specjalizację sprinterską, mamy specjalizację średni dystans. Generalnie jeśli o ileś jednostek treningowych jest podobno, tylko że wiadomo, grupa sprinterska też w zależności od przygotowań, okresu i tak dalej, mniej pływa niż średniodystansowe, ale więcej czasu spędza na siłowni, na przykład przy zajęciach ogólnych gdzieś na sali. Absolwentów jest nas około 60 osób w tej grupie o tej. I my musimy tak logistycznie to rozstawiać, bo trenujemy oczywiście tutaj na obiektach CRS-u, tutaj na Konrada, na siłowniach.
jak też również wspomagamy się basenem długim, bo jest to nam niezbędne na implantki. Agatka, teraz z leżenia do tyłu. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no on jest troszeczkę specyficzny. Odbiega od normalnego dnia treningowego, takiego, gdzie przychodzimy, zawodnicy już wiedzą, co mają robić. Robią powiedzmy 10-15 minut rozgrzewki na lądzie i zaczynamy trening w wodzie. Dzisiaj mamy typowy trening przedstartowy. To zazwyczaj tak nie wygląda, spokojnie, tylko troszkę bardziej dynamicznie. Ja wpadam, bo ponaglam ich troszeczkę, bo to jest młodzież. Jak mają tyle razy wchodzić do wody, to troszeczkę się nie chce i potrzebują małego bacika. No i potem jesteśmy i taką rolę spełniamy. Ale teraz już każdy ma czas. Do przepłynięcia jest niewiele, więc my też się nie musimy spieszyć. Tam na tablicy widać są dwa treningi, bo jeden trening jest taki, małe akcenty są dla grupy, która była wczoraj na zawodach, bo wczoraj wróciliśmy z Mistrzostw Polski i dwa dni przerwy jedziemy na kolejne zawody, to oni mają inny trening niż te osoby, które nie startowały w zawodach, bo już są seniorami, absolwentami, młodzieżowcami, więc oni mają jeszcze troszeczkę mocniejsze te akcenty w wodzie. Tam w międzyczasie też można spojrzeć, jest ta platforma, to też jest nas jeden element, może nie treningu, ale kontroli treningu, bo staramy się na bieżąco kontrolować nasze efekty treningowe, żeby naszą odpowiedzią na nasz trening nie były tylko zawody, ale coś w międzyczasie, żeby był czas zadziałania, żeby był czas wyciągnąć wnioski, coś poprawić w treningu, żeby oni się rozwijali. To jest taka platforma tensometryczna, która służy do pomiaru mocy, wysokości, wyskoku, już sam się nie wdawajmy w szczegóły, ale widać, gdy się te parametry poprawiają, zazwyczaj to się też przekłada na pływanie w wodzie, a czasami, nawet jak zawodnik gdzieś w głowie ma nutkę zwątpienia i tam zobaczy, że się poprawia, to tak się podbudowuje trochę i zazwyczaj to działa. Szanowni Państwo, bardzo gorąco zachęcam do tego, abyście zapisywali swoje dzieci do klubu UKS G8 Bielany. UKS G8 Bielany jest naszą dumą. To jest najlepszy uczniowski klub sportowy w Polsce, który w klasyfikacji na 1200 klubów zajmuje pierwsze miejsce, rok co roku udowadniając, że osiągnięcia sportowe, ale także wychowawcze naprawdę są podstawą funkcjonowania. Ja jestem fanem pływania, fanem triatlonu. W każdej wolnej chwili trenuję i wiem, jak ważny sport jest w życiu. G8 to nie tylko treningi, to jest pewna filozofia życia. Mam przyjemność obserwować trenujących zawodników i zawodniczki, których znam od najmłodszych lat, choćby jak Kacpra Stokowskiego, którego pamiętam, który kilkanaście lat temu, jako jeszcze dziecko, który zaczynał swoją ogromną przygodę z pływaniem, a teraz mówimy o człowieku, który jest mistrzem świata w pływaniu i który tak naprawdę będzie reprezentował nas na najbliższej olimpiadzie. Z tego klubu też pochodzi, choćby jego kochankiem jest Sebastian Karaś, jedyny człowiek, który do tej pory przypłynął Bałtyk w pław. Tych zawodników i zawodniczych jest naprawdę bardzo dużo. Dodatkowo powiem szczerze, że G8 przyciąga zawodników z całej Polski. Takim ostatnim naszym diamentem, który jest uszlifowany, jest Xavier Rymasiuk, pływak znakomity, przy którym też ogromne perspektywy, który przyszedł do nas z Małopolski, z okolic Tarnowa. Kawał drogi, żeby dotrzeć na Bielany, ale tu się rozwija pod okiem Pawła Włókowa i Łukasza Drynkowskiego. To są trenerzy, którzy znakomicie prowadzą, którzy wychowują, którzy uczą takiego wewnętrznej motywacji, ale także pewnego poukładania, bo nie da się uprawiać sportu, uczyć się, jeśli człowiek nie jest motywowany, nie jest poukładany, nie żyje w pewnej filozofii życia, która jest bardzo ważna, w pewnej takiej dyscyplinie i reżimie, który jest potrzebny do tego, żeby trenować kilkanaście razy w tygodniu, a w międzyczasie się uczyć, normalnie funkcjonować, rozwijać się, bo my też pamiętamy, to nie tylko sport, to także nauka i o tym tak samo pamiętamy. Cześć, zapraszam Was na trening taekwondo olimpijskiego w szkole 263. Teraz pokażemy Wam, jak te zajęcia wyglądają. Serdecznie Was zapraszam. Chodźcie. No uwaga, ekipa. Wstajemy, zaczynamy trening. Cheryot, kione. Na dzisiejszym treningu troszeczkę pokażemy techniki taekwondo olimpijskiego. Będzie to walka sportowa. Głównie się na tym aspekcie skupimy. Następnie sobie przejdziemy do taktyki. Będzie taka prosta taktyka, bez jakichś tam skomplikowanych rzeczy. Następnie pokażemy troszeczkę walki sportowej. Teraz będziemy mieli taką koreańską rozgrzewkę, jak my to nazywamy, bo taekwondo jest koreańskim sportem. Pokażemy kilka takich elementów, jak to wygląda. Tutaj mamy zawodników również z kadry narodowej.
dużo techniki, dużo taktyki. Wiadomo, że już przy tych elementach taktycznych już trzeba mieć tego zawodnika o podobnych gabarytach jak na zawodach, więc no, w takich specjalistycznych elementach no, to już na pewno jest musi być to zróżnicowane. Mamy już takich zawodników, nawet zdarzają się 5-letnie dzieciaki. Także to trzeba zaczynać wcześniej, bo wiadomo, ten organizm musi być przygotowany do wysiłku. Takie elementy ogólnorozwojowe, jak w każdej dyscyplinie, muszą już wchodzić w wczesnym etapie. I my to oczywiście robimy. Tutaj są już zawodnicy, którzy są i w klasach sportowych, do których Was zachęcamy. Mamy już od 4 klasy tutaj u nas w szkole, nasze Gdyńskie 11. Zaczynamy od 4 klasy, później realizujemy taki projekt do klasy 8, następnie mamy szkołę mistrzostwa sportowego niedaleko, tam gdzie się znajduje basen i tam można kontynuować swoją naukę dalej. Zawsze fascynowały mnie sporty walki, a myślę, że to jak w większości przypadków jest to po prostu duża przypadkowość, bo wiadomo, jest i boks, i kickboxing. Ja po prostu trafiłem z grupą przyjaciół w 6 klasie na takie zajęcia i zakochałem się w tym sporcie i zostałem już. Póki co jest to i praca, i pasja. U nas jest bardzo fajna atmosfera w klubie. Koncentrujemy się na każdym zawodniku. Staramy się każdego docenić, każdemu pomóc. Wiadomo, jest dużo klubów taekwondo olimpijskiego, ale polecamy nasz. Mamy fajnych trenerów, to na pewno wspomagamy każdego, także nikogo nie zostawiamy, obojętnie. Ustawiamy się, tak? Po jednej stronie, po drugiej stronie. Przypominam o technice, kolano, dłonie, blok, wszystko jest, okrzyk. Czeriot, kione, czumi, sidża. Tak jest. Dobrze, pamiętaj, żeby się odchylać, kolanko. Bardzo dobrze. Zawodniczka, która dostała tą nominację do kadry. I słuchajcie, zmiana. Druga osoba teraz wykonuje Jopciagi Neriociagi. Jop Nerio. Mocno w przód, pamiętajcie. Hop, i się odsuwać. Dobra? Proszę. Jak tutaj już też widzimy, jest zróżnicowany jest poziom techniczny. Poziom techniczny odzwierciedlają te stopnie w taekwondo olimpijskim, czyli te kolory pasów. Tutaj również mamy też stopnie mistrzowskie. Są to zawodnicy już tacy najstarsi, którzy, tak jak wspomniałem, są w kadrach narodowych. Zaczynamy oczywiście od białego pasa poprzez egzaminy, które potwierdzają nasze umiejętności. Zdobywamy tą wiedzę i za tym idzie oczywiście kolor tego pasa. Teraz przejdziemy sobie do techniki. Zaczynamy od wysokiego kopnięcia, nazywa się Neriociagi. Jest to bardzo ważne, bo te techniki wysokie są bardzo u nas punktowane wysoko. Także zaczynamy, jest to dosyć istotny element w naszym treningu, nad który bardzo dużo przykładamy uwagi. Wysoko ta noga, wysoko, pamiętajcie, to jest ważny element. Lewa nóżka zaczyna od nogi wykrocznej. Wysoko, 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 bardzo dobrze. Dawaj, TV patrzy, Guzo, ale masz fryzurę. Tak jest, wysoko packa, pamiętajcie o krzyku. W ten sposób mniej więcej. I w kontrze. Sprawdzamy sobie wejście. O właśnie. I dalej sobie pracujemy. Super, dziękujemy, że byliście w dniu dzisiejszym z nami na naszych zajęciach taekwondo olimpijskiego. Zapraszamy Was, żebyście spróbowali tego wspaniałego sportu. Trenujemy codziennie, możecie zobaczyć na naszej stronie, w jakie dni, jakie godziny. Serdecznie Was zapraszamy. Sporty walki to my. Zapraszamy dzisiaj na trening kolarski, który jesteśmy zmuszeni ze względu na warunki pogodowe zrobić w pomieszczeniu. Zawodnicy mają tutaj do dyspozycji specjalne, ale proste trenażery, w które można wstawić swój rower startowy, dopasowany do ich pozycji. Mogą realizować w pełni
przed nimi postawione zadania. Bardzo prosta konstrukcja, bardzo przydatne narzędzie w treningu triatlonowym, kolarskim. Panowie, siadamy na rowery, przygotowujemy sprzęt. Dzisiaj będziemy mieli lekkie zadanie kształtujące 6 razy 3 minuty. Wcześniej robicie sobie 10 minut rozgrzewki na lekkim przełożeniu, na miękkim przełożeniu, kadencja w granicach 90 do 100. Trening siły jedziemy na kadencji w granicach 60, przełożenie na początek startowe. Później to przełożenie robimy sobie coraz twardsze do przełożenia maksymalnego, czyli duża tarcza z przodu, mała koronka z tyłu. I tak w kadencji 60, nawet mniej, wytrzymujemy przez 3 minuty. I takich powtórzeń mamy 6, przerwa 3 minuty. Za chwilę ruszę stoper, żebyście mogli odmierzyć sobie te 10 minut i kolejne odcinki. Kuba, trochę większa kadencja, mniejsze przełożenie, lżejsze. I kadencja to ilość obrotów na minutę. Przyjmuje się, że taka optymalna kadencja w trakcie wyścigu to mniej więcej 90 obrotów na minutę, mierzona na jedną nogę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, patrząc na jedną nogę. Tę ilość obrotów się liczy podczas minuty. Oczywiście to można mierzyć na 15 sekund, na 30 sekund, oczywiście odpowiednio sobie mnożąc to, aby uzyskać właściwy wynik. Także czasami ciężko jest to utrzymać, ale to ważny element w treningu. Mięciutko kręcimy. W skład triatlonu wchodzą 3 dyscypliny, zresztą łatwo się domyśleć. W kolejności takiej, jakie są rozgrywane na zawodach, to pływanie, wyścig kolarski i bieg. Dystanse są bardzo różne. Światowa Federacja ma takie plany, żeby te zawody jeszcze bardziej uatrakcyjniać i skraca te dystanse, żeby rywalizacja odbywała się do samego końca, nie rozstrzygała już po pierwszej części konkurencji. Na Igrzyskach Olimpijskich dystans, jaki zawodnicy mają teraz jeszcze do pokonania, 1500 pływania, 40 roweru i 10 biegu. Są rozgrywane już Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata na dystansie o połowę krótszym, czyli 750 pływania, 20 roweru i 5 biegu. I te dystanse jeszcze bardziej się skracają w poszczególnych kategoriach. Tak naprawdę te najkrótsze dystanse, w ogóle i te troszeczkę dłuższe, o których mówiłem, są w zasadzie dla każdego i to nie jest takie straszne. Oczywiście dyscyplina jest wymagająca, ale tak wymagająca jak każda inna dyscyplina wytrzymałościowa, czy to biegi długie, czy średnie, kolarstwo, czy chociażby też i pływanie. Więc wszystkie te dyscypliny wymagają bardzo dużej pracy specyficznej, wytrzymałościowej i tak też jest z triatlonem. Sekcja triatlonu funkcjonuje już tutaj przy klubie UKSG 8-15 lat. W tym czasie zdobyliśmy ponad 60 medali mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, zaczynając od młodzika, poprzez juniora, młodszego juniora, młodzieżowca do seniora. Dyscyplina w początkowej fazie bardzo niszowa i rzeczywiście tych zawodników startowało niewiele, więc relatywnie do innych dyscyplin tych medali jest mniej, ale jak na taką dyscyplinę, w której jest jeden komplet medali na Igrzyskach Olimpijskich, wydaje mi się, że to jest dosyć niezłe osiągnięcie, tym bardziej, że klub od wielu lat jest jednym z najlepszych klubów w Polsce. 3 lata z rzędu wygraliśmy klasyfikację Pucharu Polski. Zawodnicy trenują od 12 do 14 jednostek w tygodniu, co daje im w granicach od 16 do 22 godzin treningowych. To też zależy, czy to jest trening tutaj na miejscu, czy trenujemy gdzieś w górach i wyjeżdżamy za granicę. Tam tych kilometrów robimy więcej i tego czasu, objętości czasowej też jest znacznie więcej. W obecnej chwili ten trzon to 14 osób, zawodnicy od juniora młodszego do młodzieżowca. Mamy tutaj jednego najstarszego, to zawodnik, który jest z nami już od 7 lat, od kategorii młodzika, więc tu przeszedł całą drogę. W obecnej chwili tworzymy zaplecze składające się z kategorii dzieci i żaków. W obecnym czasie rzeczywiście jest potrzeba tworzenia, tak jak powiedziałem, tworzenia zaplecza i szkolenia zawodników od początku do triatlonu, czyli trzeba mieć pieczę już w zasadzie na tej wczesnej fazie przygotowań albo wprowadzania zawodników do triatlonu. Kiedyś większość zawodników, która ściga się w triatlonie, to są zawodnicy, którzy mieli bardzo dużą styczność z pływaniem, a z treningiem pływackim. Jedni z najlepszych w Polsce to medaliści Mistrzostw Polski w pływaniu i oni się tutaj doskonale zaadoptowali, ale i w mojej grupie też to jest wysoki dosyć procent i przede wszystkim takie jest pochodzenie. Rzadziej się zdarza, żeby ktoś przyszedł z kolarstwa czy z biegania.
Bielański Klub Sportowy G8, właściwie oparty o jedną z najlepszych sekcji pływackich, a właściwie najlepszą sekcję pływacką w Polsce w rankingu klubowym. Praca w klubie jest bardzo profesjonalna. Są bardzo profesjonalni trenerzy oraz bardzo dobra organizacja klubu. Klub jest oparty o uczniów szkoły podstawowej, wcześniej gimnazjum, oraz o bardzo dobrą organizację ludzi, którzy są w klubie zatrudnieni. Ta praca skutkuje coraz lepszymi wynikami i wręcz wynikami, które są na poziomie rekordów świata i reprezentowania Polski na arenach Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Wielu uczniów klubu G8 opiera swoje wykształcenie na Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego imienia Janusza Kosocińskiego. To jest szkoła, która właściwie w całości złożona jest z oddziałów sportowych różnych dyscyplin. Tam ulokować się może każdy młody człowiek, nie tylko z całej Polski, ale również i z całego świata. Wkład klubu G8 w osiągnięcia sportowe jest to klub wiodący na Bielanach i dający przykład dobrej pracy i dobrej realizacji zadań sportowych, ale również i edukacyjnych, dlatego że władze klubu dbają o to, żeby zawodnicy tego klubu, zawodniczki, zawodnicy tego klubu równolegle do osiągnięć sportowych również posiadali osiągnięcia edukacyjne na poziomie szkół średnich, a później na poziomie uczelni wyższych. Znajdujemy się na strzelnicy biatlonowej na ZKS Warszawa. Jest to jedyny obiekt na Mazowszu biatlonowy tego typu. W sekcji biatlonowej WKS G8 Bielany trenuje obecnie około 50 zawodników w klasach sportowych i w klubie G8 Bielany. Trenerów obecnie pracuje 3. Grup wiekowych mamy 3 dzieci. To jest klasa 2, 3 oraz 0-1. Prowadzimy też zajęcia dla takich małych dzieci. Młodzik i junior. Biaton w klubie WKS G8 Bielany istnieje od 2000 roku. Obiekt tutaj powstał biatonowy na Olimpiadę Młodzieży, która była w 2004 roku. I od tego czasu korzystamy z obiektu. To jest pełnowymiarowa strzelnica biatonowa. Czyli stanowiska są przystosowane do strzelań. Pozycja leżąc, stojąc. Obecnie posiadamy 10 stanowisk. Biaton jest wywojem zimowym, w którym znajduje się spinne strzelectwo oraz bieganie na nartach stylem łyżwowym. Poza biatonem zimowym jest forma biatonu letniego, w którym, tak jak tutaj zawodnicy podbiegają, że biegają na nogach i strzelają z karabinów. I to jest odmiana, tą odmianę biatonu trenujemy w okresie bezśnieżnym. Są rozgrywane w tej dyscyplinie w biatonie letnim Mistrzostwa Polski, młodzików, juniorów i seniorów. Dodatkowo poza biatonem letnim są także nartorolki. Biatonie używamy poza karabinami biatonowymi, z których się strzela z amunicji, można powiedzieć, prawdziwej. To używamy karabinów laserowych do szkolenia dzieci, czyli klasa 2, 3 czy klasy 0-1. Mogą strzelać z takich karabinów, uczyć się posługiwania się karabinem, bezpieczeństwa. Te karabiny są całkowicie bezpieczne. Strzela się w tarczę biatonową, taką samą jak na biatonie. I dziecko, podbiegając na stanowisko strzeleckie, strzela z takiej samej pozycji, poza karabinami laserowymi. Dalszym etapem jest strzelanie z karabinów śrutowych. A na samym końcu, jeżeli dziecko opanuje strzelanie z karabinu laserowego, śrutowego, dopiero może zawodnik strzelać z karabinu prawdziwego na strzelnicy pełnowymiarowej. No dobra, no to chłopaki brać i już zaczynać. Rozgrzani, to zacząć teraz, musicie przygotować. I żeby to było na zmęczeniu strzelanie dokładne, tak jak wczoraj ćwiczyliśmy, czy na hali ćwiczymy, że ma być to powoli robione i dokładnie, no to teraz to samo macie powtórzyć, strzelając z naboju. Łatwiej powiedzieć, tak? To ewentualnie strzelić na zmęczeniu, ale żeby było dokładne strzelanie, tak jak ćwiczycie na hali. Czyli to robimy to, co na hali, żeby teraz to przełożyć na strzelanie z nabojów. No. Jeżeli dla kogoś będzie zbyt duże zmęczenie, no to ewentualnie może zmniejszyć. Ale żeby było przede wszystkim dokładne i bez żadnych jakby urywania, pośpiechu. Tak jak strzelacie na hali, czy strzelaliśmy, no to macie to powtórzyć.